Cześć, jestem Haki, witam z gry Fabularne TV, witam w drugim odcinku, w którym tworzymy budowlę do Neuroshima Tactics, generalnie do Neuroshima, do postapokaliptycznego systemu. W poprzednim filmiku, jeśli go nie widzieliśmy, nie widzieliście, obejrzyjcie, stworzyliśmy taką podstawę. Bardzo szybko, bardzo łatwo się ją tworzy. Natomiast dzisiaj zajmiemy się nieco trudniejszą rzeczą, czyli sprawieniem, żeby ten klocek nabrał nieco bardziej wyglądu budynku, najbardziej charakterystycznych elementów, które mu brakuje temu budynkowi, to oczywiście drzwi i okna. I nimi się właśnie teraz zajmiemy. Nie mam przy sobie figurek, normalnie bym przymierzał figurkę do tego, aby sprawdzić jak wysokie drzwi zrobić, jak wysokie okna. Natomiast dzisiaj posłużę się właśnie tą matą, to ona właśnie mi pomoże ustalić mniej więcej w którym miejscu zaczyna się figurka. I po tej węższej stronie pomyślałem, że zrobię okna. I okna zaczynają się w figurce od pasa w górę i cała figurka powinna być widoczna. Tak więc jeśli ja spojrzę na moją matę, która mi określa mniej więcej wysokość figurek, to wyraźnie widzę, że powinienem zrobić okno właśnie w tym miejscu. Ja przedstawię kamerę, żebyście widzieli, o czym mówię. Nie wiem, czy mnie będzie widać. Ok, widać mnie, mniej więcej. Ścianę zrobiłem na 4 heksy, to są dwie wysokości figurki, bo mniej więcej tu w tym miejscu będzie zaczynać się piętro. Tak naprawdę to ja po raz pierwszy robię taką makietę. Więc nie wiem, dlaczego ja tutaj radzę ludziom. Ale tak, okno zrobię właśnie na tej wysokości. Ok. Wyciąłem wszystkie ściany okna. Okno znajduje się tutaj. Natomiast, żeby je otworzyć, wystarczy po prostu nacisnąć i wszystko, bach, wskakuje na swoje miejsce. Mamy już budynek, który ma dwa bardzo ładnie wyglądające okna. Już widzę, że jest trochę za blisko podłoża. Podniósłbym go nieco wyżej. Myślę, że tu zrobię takie podłużne pomieszczenie i przydałoby się wejście z tej strony. Tak więc będziemy tutaj robić drzwi. Jeśli oglądaliście moje pierwsze wideo, to pewnie wiecie, że drzwi są podklejone tutaj od spodu. I no to będzie jeden z problemów, już teraz widzę, ponieważ ten klej trzyma o wiele lepiej niż sama substancja, z której została zrobione ściany. Tak więc nie wiem, czy uda się to jakoś ładnie wyrwać. Ok, udało się. Nawet powstał mały próg dzięki temu. To, co mi się podoba w tej technice, to to, że figurki, że już na tym etapie widać, że to wygląda ładnie. To wygląda, to mówią Amerykanie, tidy. Ładnie, przejrzyście, konstrukcja jest prosta, harmonijna i tak naprawdę daje dużo większe pole do popisu, jeśli chodzi o kreatywność. Okej, okay. Ja sobie ten dom wyobrażam w ten sposób. Tu mamy wejście, tu będzie ścianka działowa, tu będzie taka sień, tu będzie przejście do living roomu z kuchnią,
Tak więc komin będzie gdzieś tutaj. I tu będą schody na górę. Tak więc one będą nad wejściem, te schody. Tutaj się pieły w górę. Tak więc w pierwszej kolejności postawię tutaj ściankę jałową. Ok, ścianka działowa będzie miała drzwi, ale częściowo zawalone. Najpierw wytnę drzwi. Drzwi. Ok, tak wygląda ścianka działowa. A tak wygląda zniszczona ścianka działowa. Specjalnie ją niszczę, ponieważ chciałem uzyskać po prostu jedną ściankę z tej strony. Ona częściowo będzie zawierała jakby fragment tej framugi. Oznaczała mniej więcej, gdzie jest wejście. Natomiast ta ściana będzie nieco bardziej zrujnowana. Żeby dostać bardziej organiczny wygląd, można to po prostu podrzeć. Tak wygląda nakładanie kleju na ściany. Delikatnie naciskamy spust i klej powolutku się wylewa. Ok. No, to już wygląda nieźle. W tym miejscu specjalnie zachowałem jakby fragment ściany. Ponieważ tu chcę oprzeć o to właśnie część schodów i piętra, żeby tu w tym narożniku były takie te fragmenty niewykorzystane, żeby można było je tutaj umieścić i w ten sposób stanowiły piętro, po prostu piętro. Natomiast tu jest na tyle dużo miejsca, żeby figurkę tam jeszcze wcisnąć. Jeśli ktoś chciałby ukrywać figurkę w rogu tego budynku. Schody powstaną tu. To przyczepię do tego i tu zrobię kilka stopni. Konkretnie 3 i 4 będzie już podłoga. Mam już schody. Praca z tym klejem jest o tyle fajna, że można zmienić zdanie w trakcie i ma się jeszcze kilka sekund na poprawki. Schody, jak tutaj zauważycie, lekko kieruje w dół, ponieważ jak figurka tutaj przyjdzie, ona się zakleszczy i będzie się trzymać w tym miejscu. Dodatkowo przy oknie będzie również miejsce strzeleckie. Co tym bardziej może się podobać graczom i uatrakcyjnie jakby to miejsce. Schody, kilka sekund już są suche, można je przymierzać i sprawdzać, czy wszystko gra. Wow, schody wyglądają super. I widać, że są to schody i widać również, że figurka się na nich utrzyma. Rock and roll, Hall of Fame. Play guitar.